Książę, uścisnął mi dłoń. Która to była dłoń? Mogę też uścisnąć tę dłoń? Czy udało ci się dostrzec książęcą parę? Oczywiście, nawet mam z nimi zdjęcie. Widziałam. Tak, ale z bliska czy z daleka? Z daleka w samochodzie. Tylko samochód. Tak jak z panem teraz stoję, tak stałam z księżną Kate i z księciem Williamem. Ona tam była daleko, tam... Nie. Ale staraliście się ich w ogóle złapać, zobaczyć czy... Nie. Niestety nie. Czy udało się paniom dostrzec książęcą parę, która odwiedziła Warszawę? Nie zdążyliśmy. Nie udało się. Za dużo ludzi? Czy po prostu spóźnione, panie? Spóźnione byłyśmy. W głowę księcia i za chwilę księżnej. Jakie wrażenia? No, niesamowite. Wyczułyście kontakt taki, że złapaliście się chociaż spojrzenie? Nie. Nie interesuje nas. A dlaczego was to nie interesuje? Ja pierwszy o tym słyszę. Naprawdę nie widzieliście nawet, że przed chwilą tutaj się przemieściła książęca para? Nie mamy pojęcia o tym. Ale była szansa na jakieś zdjęcie? Nie. Mówili, że nie mogą robić zdjęć, natomiast uścisk dłoni jak najbardziej i księżna Kate rozmawiała, zaczepiała wszystkie dzieciaki. Pozytywnie nastawieni, widać, że lubią Polskę i mam nadzieję, że im też się spodoba. Jeżeli chodzi o wymianę słów, no to niestety nie udało się. Książę uścisnął mi dłoń. Która to była dłoń? Mogę też uścisnąć tę dłoń? Mogę też bardzo... Nie, to nie, a to taka jest zasada, tak? Że trzeba zatrzymać szczęście. Ja mam dobrą energię, nie powinienem, możemy się podzielić jedynie. Okej, tak, jest, okej, dobrze. Gdyby to pani miała taką możliwość, żeby zabrać gdzieś książęcą parę, to jakie to by było miejsce? Zabrałabym ich do siebie do domu. Gdzie? Pomyślę gdzie. No zapraszam do Nałęczowa, gdyby tylko chcieli, to jest kurort. Ja bym chciała najlepiej ugościć jak tylko mogę. No pewnie na Stare Miasto. Nad jezioro. Najchętniej to bym wzięła do łazienek. Bo bardzo są takie ekskluzywne i w ogóle piękne. A pani? A ja wiem. Sama myślę teraz. Łazienki Królewskie. To jest to coś, co wyróżnia Polskę. Łazienki? Tak. Zabrałabym do siebie do domu. Czym by panie nakarmiły książęcą parę? Bo to już nie wiem, czy jakie oni mają smaki w Anglii, nie mam pojęcia. No nasze polskie smaki, tak? No to co, czym by pani nakarmiła książęcą parę? Zaproponowałabym jakąś polską, typową polską potrawę. Pierogami? Pierogami. Pierogami. Które są w Polsce, to takim polskim śniadaniem, polskim obiadem, polską kolacją. Zupą pomidorową, pierogami. Nie wiem. Ja nie mam pojęcia. Na maka. Kotlet schabowy. Mąż zrobiłby carbonarę, bo robi najlepszą na świecie. Wie pan, ze mnie jest taka sama kucharka, że nie pan się nie pytał o to. Naprawdę. Okay. Dobra, idziemy dalej. Dziękujemy uprzejmie. Do widzenia.